Na różne sposoby można głosić Ewangelię, to oczywiste. Ale mam jakoś dziwne wrażenie, że dzisiaj bardziej się zwraca uwagę na sposób niż na treść. Że bardziej zwracana jest uwaga na to, żeby było łagodnie, jak to mówią, z miłością, niż prawdziwie. To wcale nie oznacza, że kiedy mówimy prawdę, mamy mówić ją bez miłości. Prawda bez miłości zabije. Ale miłość bez prawdy jest kłamstwem. A Ewangelia ma być głoszona prawdziwa. Dzisiaj słyszeliśmy, kiedy to opowieść, jak Piotr stanął wobec ludu i głosi Ewangelię. Gdybyśmy sięgnęli głębiej w cały ten tekst, którego fragment dzisiaj żeśmy usłyszeli, moglibyśmy się zdziwić, bo te twarde słowa, które Piotr głosił, otworzyły serca kilku tysięcy ludzi. Zabiliście dawcę życia, mówi Piotr. Zaparliście się świętego i sprawiedliwego. Wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Twarde słowa, mówi. Bo nawrócenie zawsze jest konkretne i zawsze dotyka twardej, grzesznej rzeczywistości. Nawet wtedy, kiedy mówi Piotr: wiem, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak wasi przełożeni, to jednocześnie dodaje: to się nawróćcie teraz, bo teraz już wiecie, już nie ma czasu nieświadomości, teraz już wiecie, nawróćcie się. Święty Paweł wielokrotnie mówi: Bóg was uwalnia, ale nie po to, żeby robić, co się chce, tylko uwalnia was od przymusu grzeszenia, więc żyjcie jak ludzie wolni. Dzisiaj święty Jan, słyszeliśmy w drugim czytaniu, mówi: dzieci, proszę was, nie grzeszcie. To prawda, mamy obrońcę, Jezusa Sprawiedliwego. On jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, ale proszę, nie grzeszcie. Ewangelia jest pełna światła i nadziei. Ale trzeba, żebyśmy ją czytali w całości. Z tym wezwaniem do nawrócenia włącznie, a może nawet od niego zaczynając. Nie jest rzeczą dobrą, gdy się czyta w Piśmie Świętym tylko te fragmenty, które nam pasują, które są miłe, łagodne, przyjemne, fajne, ciepłe, o tym, jaki Pan Jezus jest kochany. On jest miłosierny, tak, jest miłosierny, ale też lektura biblijna pokazuje, że miłosierdzie nie zmienia wymogów sprawiedliwości. Prawda nadal jest prawdą. I kłamstwo nadal jest kłamstwem. I my prawdzie mamy być wierni. On siebie prawdą nazwał. I także wtedy, kiedy tracimy nadzieję, kiedy wydaje nam się, że nie umiemy się wyrwać z niewoli grzechu. Kiedy się wydaje, że wszystkie nadzieje się pokończyły. On przez swoje zmartwychwstanie pokazuje,
że jest mocniejszy niż grzech, że jest mocniejszy także niż brak nadziei. Mamy takie powiedzenie przecież, że zbyt piękne by było prawdziwe, a on mówi, nie, nieprawda. Prawdziwe i piękne. Bóg przynosi w Chrystusie Zmartwychwstałym nam nową nadzieję. Nadzieję opartą nie na naszych kalkulacjach, nie na naszych dokonaniach, zdolnościach. Nowa nadzieja przychodzi przez zmartwychwstanie. Za wielką cenę zostaliśmy nabyci. I Pan Bóg nam będzie, tak jak Jezus apostołom, jakby udowadniał, że ta nadzieja jest większa. Im zatrwożonym i wylękłym, nierozumiejącym tego, co się dzieje. Mówi, macie coś do jedzenia, to wam pokażę. To nie jest duch. Jestem prawdziwy. I spożywa przy nich posiłek. Pozwala się dotknąć. Każdy z nas ma swoje miejsce, gdzie jesteśmy słabi, gdzie jesteśmy przestraszeni i wylękli. Tak myślę, że każdy z nas. I gdzie Pan Bóg przychodzi, żeby nam pokazać, że jest większy. Że Jego życie jest mocniejsze niż ta śmierć, której doświadczamy na co dzień i przed którą uciekamy. Do każdego z nas Chrystus chce przyjść, aby nas obudzić, aby oświecić nasze umysły, tak byśmy mogli rozumieć Pismo. Żebyśmy mogli wierzyć i wierząc, żebyśmy się nawracali i żebyśmy mogli głosić Ewangelię, mając świadomość, że to, co jest do powiedzenia niejednej głowie, wcale nie będzie tekstem miłym, łatwym ani przyjemnym. Świadkowie zmartwychwstania nie wygrywają konkursów popularności. Przeciwnie, prędzej czy później niemal każdy z nich staje się ofiarą prześladowań. Jakkolwiek jest to perspektywa, która może nas przerażać trochę, to jednocześnie świadectwo biblijne i świadectwo wiary wielu, wielu świadków Chrystusa Zmartwychwstałego pokazuje, że ci, którzy pozwolili się dotknąć i przemienić Panu Bogu, też przestawali się bać. Przestawali uciekać. Przeciwnie, stawali tym mocniej, wiernie stawali, aby zaświadczyć, że Bóg jest miłością, wymagającą, ofiarną, bezinteresowną, miłosierną, miłością większą niż śmierć.